Piątek 13 września, witam Państwa, Marta Padiuczenko. Zapraszam na magazyn miejski, a w dzisiejszym programie? Dni otwarte w Białobrzegach. Bolący problem. Podsumowanie warsztatów. Środowiskowy Dom Samopomocy Krok Dalej w Białobrzegach otworzył swoje drzwi dla zwiedzających. Chętni mogli zobaczyć ośrodek od kuchni. Środowiskowy Dom Samopomocy Krok Dalej w Białobrzegach 12 września zorganizował Dzień Otwartych Drzwi. Ośrodek Krok Dalej działa od 2 lat. Prowadzi się tam terapię w pracowniach gospodarstwa domowego, arteterapii i pracy twórczej, ruchu i rehabilitacji, komputerowo-audiowizualnej i rozwoju komunikacji alternatywnej, a także ogrodniczo-porządkowej. Coraz lepiej rozwija się też i infrastruktura ośrodka. Warunki stworzone są tutaj dobre. W tej chwili mamy 25 miejsc statutowych, praktycznie wszystkie są już w tej chwili zajęte. Dzięki realizacji dodatkowych projektów też zaspokajamy potrzeby kadrowe dla naszych uczestników. Prowadzimy działalność w ramach 5 pracowni, jest to działalność codzienna od poniedziałku do piątku. Zajęcia są w godzinach od 8 do 16. Pracownicy i wychowankowie Środowiskowego Domu Samopomocy mieli okazję, by opowiedzieć szerszemu gronu o tym, jak wyglądają ich codzienne zajęcia. Staramy się również też działać na komputerach, kręcić różne filmy. Mamy większość uczestników, ci, którzy chcą, oczywiście ma swojego bloga, czyli pisze o swoim życiu, o swoich zainteresowaniach. Jeździmy również na różnego rodzaju wycieczki. Czujemy się bardzo dobrze. Jest nam bardzo fajnie tu. Dzięki temu możemy rozwijać swoje umiejętności. Wymiar społeczny przedsięwzięcia jest z wszechmiar bezcenny, szczególnie dla rodziców, którzy nie zawsze mają możliwość zapewnić swoim niepełnosprawnym dzieciom odpowiednią opiekę. Ten dom to jest naszym oknem na świat, dlatego że pomimo, że mój syn ma skończone liceum, ma skończone studium informatyczne i handlowe, więc o jakąkolwiek pracę nie ma szans, więc pozostaje mu czekać na śmierć w domu przy stole. No bo gdzie? Nie bardzo takich ludzi w środowisku akceptują, no bo wiadomo, że każdemu się wydaje, że się może zarazi, jeżeli się przybliży do danej osoby, że no w domu jako takich zajęć nie wykonuje, no bo jest niepełnosprawny, nie ma żadnej sprawności, więc ten dom no jest oknem na świat. W programie Dnia Otwartego znalazły się gry i zabawy sportowe, warsztaty plastyczne, zwiedzanie ośrodka, prezentacja multimedialna, a także słodki poczęstunek. Jak wynika z diagnozy społecznej, badań warunków i jakości życia Polaków, leczenie zębów jest dla nas za drogie. Diagnoza społeczna badania warunków i jakości życia Polaków przeprowadzana jest co 2 lata przez zespół pod kierunkiem profesora Janusza Czapińskiego. Z niedawno opublikowanych wyników okazuje się, że aż co 5 Polak nie chodzi do dentysty, a jest to spowodowane 2 czynnikami – brakiem pieniędzy i panicznym strachem przed bólem. Jednak pocieszające jest, że liczba osób niechodzących do dentysty stale spada. Wiele jeszcze pozostaje w sferze życzeń, niemniej jednak daje się zauważyć wyraźną poprawę, aczkolwiek przyznam, że w praktyce mojej prywatnej zdecydowana większość pacjentów są to pacjenci niestety interwencyjni, to znaczy tacy, którzy przychodzą wtedy, kiedy już coś się dzieje niedobrego. Mogłoby być inaczej. Poprawia się również nasza świadomość na temat profilaktyki i wczesnej diagnostyki. Myśląc o profilaktyce, w zasadzie koncentrujemy się na tych przyszłych pokoleniach, na tych, którzy dopiero zaczynają chodzić do dentysty, bo tutaj naprawdę możemy wiele zrobić. No co tu dużo mówić, dorośli, którzy przychodzą dzisiaj do gabinetów, mają zęby w takim stanie, w jakim mają. I czasami to jest jeszcze jakieś
zaszłości, które procentują dzisiaj w jakiś niekorzystny sposób, natomiast dla dzieci możemy zrobić dużo. Głównym czynnikiem wpływającym na rozwój próchnicy są nieprawidłowe nawyki żywieniowe, dieta bogata w cukry oraz brak prawidłowej higieny jamy ustnej. A recepta na piękny i zdrowy uśmiech jest prosta. Systematycznych przeglądów jamy ustnej, kształtowania prawidłowych nawyków stomatologicznych, higienicznych. I w zasadzie to są takie filary. No jakaś edukacja. Edukacja z jednej strony związana z tym, co możemy sami zrobić, w jaki sposób na przykład szczotkować zęby, co wydaje się może śmieszne, ale takie śmieszne nie jest. Jesteśmy zarzuceni żywnością, napojami, w których ten cukier aż tam buzuje i od tego to wszystko się zaczyna, bo nadmiar tego cukru, który w jakiś sposób wiąże się z dobrobytem tak zwanym, jest tym czynnikiem, od którego wszystko się zaczyna. Gabinet stomatologiczny XXI wieku to miejsce, w którym działania lekarza wspomagane są przez zdobycze nowoczesnej technologii. Bóle zębów i portfeli wynikające z braku profilaktyki są znacznie większe. Kreacja poprzez sztukę to tytuł warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży zorganizowanych przez BWA Galerię Zamojską. 12 września w obrębie Rynku Wielkiego odbywało się podsumowanie wakacyjnych warsztatów plastycznych dla młodzieży pod nazwą Kreacje poprzez sztukę, organizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych Galerię Zamojską. Chcieliśmy zaprosić młodzież, żeby poprzez sztukę bliżej jakby zapoznała się z Zamościem, bliżej jakby odczuła te klimaty zamojskie. Właściwie część młodzieży okazało się bardzo twórcza i bardzo kreatywna. Ja byłem bardzo mile zaskoczony. W zajęciach warsztatowych pod kierunkiem instruktora plastyki Roberta Gomułki uczestniczyli uczniowie zamojskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Tak, dużo bardzo można było się nauczyć, zwłaszcza jak tutaj profesor prowadził, pan Gomułka, bardzo dużo tam z perspektywy, jak te wszystkie linie. I po wykonanych pracach tutaj zauważyłam różnice, że są lepsze. Że już znaczy, że lepsze, że czuję się pewniej w tych klimatach. Moim zdaniem byłem bardzo wysoki, co prawda ja nie chodzę do liceum plastycznego, więc musiałam się podszkolić tak jakby, żeby być na równym poziomie, ale bardzo dużo mi dały te warsztaty. Wszystko było nadzorowane przez pana Gomułkę, także mieliśmy odpowiednią taką fachową pomoc. Zadanie to realizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych Galerię Zamojską finansowane było ze środków miasta Zamość w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Powstałe prace, obrazy i rysunki inspirowane architekturą zamojskiej starówki prezentowane będą do końca września w holu ratusza. W tym samym czasie odbyło się podsumowanie dwóch konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży. Moje miasto dziedzictwem kultury, a także świat poezji śpiewanej Marka Grechuty. To, co obecnie dzieje się w galerii, to, co możemy obejrzeć, to można powiedzieć część edukacyjna, jeśli chodzi o działalność galerii, czyli taka, można powiedzieć, duża oferta skierowana właśnie do uczniów zamojskich szkół, do dzieci. Dzięki temu myślę, że uzupełniamy braki w edukacji właśnie artystycznej dzieci i młodzieży. W konkursie biorą udział dzieci i młodzież z wielu zamojskich szkół, liceów, gimnazjów, także nie tylko z Zamościa, ale także z okolic Zamościa, z Zamojszczyzny, ale także z miasta partnerskiego Zamościa w Bardejowie na Słowacji, także regularnie przysyłają prace bardzo ładne. Wystawa Moje Miasto Dziedzictwem Kultury towarzyszy obchodom Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 roku. Na konkurs napłynęło 206 prac, spośród których jury postanowiło nagrodzić 18. Na konkurs Świat Poezji Śpiewanej Marka Grechuty nadesłano 67 prac, jury postanowiło nagrodzić 8. Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystkie informacje. Do zobaczenia.